To był kursa dosyć szczególny charakter, bo ja to nosił nazwę barakowego anioła. To był wóz 98 roku. Ja nawet nie wiem, jak tam na silniku wchodzę.
była pełna nakrytu dla tej sylwetki. Ma to 1778 cm sześciennych. Samochód jest bardzo ładnie odbudowany, jak widzicie. W środku czerwona, którą tutaj widzicie, tak? Sama na koła przyjechała z Poznania. Bez żadnych problemów. Żadnych problemów. Tak, a mało tego jeszcze. Zapraszamy następne auto. Uważaj, bo idzie. Kolejny makaron, ale teraz wygrany sportowy. Pięknie sportowy. Alfa Romeo, Francisco, Cervona, Alfa Romeo. I proszę bardzo, jak się nie zauważył. Przedstawiciel Mercedes-Benz AG. Tą razem już lata 70. Bardzo proszę. Widzę wersja amerykańska. Dobrze mówię, wersja amerykańska. No i teraz kanarkowe Porsche. Zawsze marzyłem o takim. No i kobieta za kierownicą. Trzecia, brawo! Jeszcze mam kierownicę w środku. Naprawdę, bomba. Spóźniony nieco, bo mieliśmy jeździć rocznikowo, co prawda, ale ci, którzy nas palili, gdybyśmy nie włączyli do ruchu. Kolejna kanapka pochodzi od wędrzeńskiej, czyli od wcześniejszego błotnika, który nas przychodzi do samego państwa. Tych samochodów wyprodukowano 40 pajeszczów. Został przełożony tanki wcześniej na temu, ale rozumiem tam pod maską 3,5 litra. Daimler Hopper Empress, rocznik 57, jedno z wyjątkowych aut. Kolejny spóźniański, kolejny Rolls-Royce. Tą razą S1, S1, Cloud 1, przepraszam, Cloud 1.